Ja tradycyjnie nie rozwijam tematu biograficznego, jeśli chodzi o naszych gości, ponieważ oni przedstawią się najlepiej. Barbara Zalewska, oddaję mikrofon, 30 minut. Witam wszystkich. To jest moje kolejne wystąpienie na jakimś festiwalu. W ubiegłym roku też miałam, ale bardzo krótki taki epizodzik z Georgiem od Kamertonów. Natomiast teraz postanowiłam, że coś od siebie powiem. Kilka tematów, które w ostatnim czasie bardzo zmieniły moje życie, życie moich klientów, życie moich znajomych. Czytałam bardzo ciekawą książkę, która mówiła o relacjach mistrz i uczeń, uczeń i mistrz, co mnie bardzo zainteresowało. Na zasadzie tej, żebyśmy byli bardzo uważni, kogo słuchamy, co odbieramy do siebie, co z czego korzystamy, żeby nie było uzależnień między mistrzem a uczniem, uczniem a mistrzem. Dlatego, że wiele osób mówi o swoich metodach i tak dalej, podporządkowuje pod siebie. I wiele razy spotkałam się, że ludzie, którzy przychodzą do mnie na wizytę, pytali mnie, czy na przykład jeśli robią jakąś terapię, czy to nie będzie kolidowało z kimś. Nie, to co ja robię, to w ogóle jest zupełnie odrębnym tematem. Moim właściwie największym atutem to jest to, że ja jestem w ogóle jasnowidzem, takim bardzo głęboko widzącym. Tak naprawdę nie spotkałam jeszcze na swojej drodze kogoś, kto miałby taki zakres widzenia jak ja, z czego bardzo się cieszę, że nie to, że nie spotkałam, tylko to, że mam takie dary, które pozwalają mi na znalezienie źródła problemu. I jest wiele osób, które zajmują się różnymi dziedzinami, ale tak naprawdę wszystkie te dziedziny nie rozwiązują problemu tego pierwotnego. Bo na przykład w totalnej biologii jest tak, że mamy ileś tam rozwiązań na jeden problem, typu nogi, kręgosłup i tak dalej. Natomiast ja staram się, znaczy nie staram się, jako jasnowidz trafiam dokładnie w punkt. Ludzie to potwierdzają, jeżeli mówię o jakimś zdarzeniu. Generalnie mówię o swoich doświadczeniach, o tym, czego ja uczę ludzi, to, żeby właśnie nie być uzależnionym od mistrza, który kieruje człowiekiem. Że generalnie nasze oparcie jest w nas samych, a nie w tym, że my zdajemy się na działanie czyjejś energii. Bo generalnie my wszyscy mamy swoją energię i powinniśmy się tym kierować, a nie tym, że ktoś nam coś podpowie. Więc z tego wszystkiego, z czego my korzystamy, trzeba wybrać tylko to, co najbardziej do nas pasuje. Druga sprawa. Jeśli chodzi o pracę nad sobą, to jest to, że my jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. I jeżeli nawet ktoś jest u mnie na zabiegu, to oczywiście jestem z taką osobą później w kontakcie po znalezieniu pierwotnego źródła problemu, czy to jest choroba, czy coś takiego, ale najważniejsze to, jak potem ktoś pracuje ze sobą. Ostatnio miałam taki przypadek kobiety, która miała guz tarczycy, który był związany z tym, że będę tu mówić o kilku przykładach, takich, żebyście bardziej zrozumieli to, o czym mówię. Bo generalnie moją domeną jest fizyka kwantowa, czyli ja rozumiem, co to jest wszechświat i co to znaczy ruch energii. I jeśli chodzi o tą kobietę, miała guza tarczycy, powiedziałam, że miała kilka ostatnio przypadków takich, że ludzie z jej bliskiego kręgu poumierali i został jej, ona się przestraszyła tego, ponieważ były jakieś tam raki w rodzinie i tak dalej, więc przestraszyła się tego, że ona, to miejsce w tarczycy było tak jak kawałek, taki ogarek świecy, który został, żeby ona się nie bała tego, jakby żeby zaczęła żyć pełnią życia. Miała swoje problemy. Zadzwoniła do mnie chyba po 3-4 tygodniach, zrobiła sobie USG, okazało się, że to się ani nie zmniejszyło, ani nie zwiększyło.
I co zrobiłam jej kolejną wizję i powiedziałam, że to jest tylko przypomnienie dla niej, żeby naprawdę skupiła się na zmianie swojego życia. I to, co możemy my zrobić dla siebie, to przede wszystkim pracować nad sobą i zmieniać siebie. I to miejsce nie było ani większe, ani mniejsze, chociaż powód pozostania tej energii był dokładnie taki, że ona miała, to było dla niej przypomnienie, taki przycisk awaryjny, żeby nie schodziła z tej drogi, którą zaczęła iść. Chodziło o rozwód, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej. Bo gdyby ustąpiło to, to w tym momencie byłoby tak, że ona by sobie znowu odpuściła, znowu wróciła do starych problemów, a chodziło o to, żeby naprawdę definitywnie coś zmienić. I to dla niej było ważne, to, że ja rozmawiając z nią, wytłumaczyłam, że ona przestała się bać tego, że jest guz, że nie poszła na jakieś tam zabiegi medyczne i tak dalej. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest nasza świadomość tego, że my swoimi myślami możemy wywoływać bardzo wiele problemów dla siebie albo dla innych. Miałam ostatnio przypadek człowieka, który miał problem z ręką. Po prostu mówi, że wręcz odjęło mu rękę. To jest rolnik, który potrzebuje swojej ręki do tego, żeby wykonywać prace polowe. Tym bardziej, że miał duże gospodarstwo. Co się okazało, że dosłownie 3 dni wcześniej on malował płot i tak dbał o to, żeby farba się nie rozpryskiwała, więc tak duże napięcie w nim było, że on po prostu tą rękę usztywnił, tak jakby był tym pędzlem, który nie rozpryskuje się, więc tak usztywnił swoje mięśnie, że one się po prostu zblokowały. I gdyby poszedł do lekarza, rehabilitacja, jakieś tam inne zabiegi i tak dalej, ale to nic by nie dało, bo on za każdym razem, gdyby chciał coś zaoszczędzić, tak jak z tą farbą w wiadrze, to on by w tym momencie, jego umysł, całą uwagę koncentrował na tym, żeby się nie rozproszyć. I byłoby tylko jeszcze gorzej, a nie lepiej. Wiele razy ten człowiek dzwonił do mnie i za każdym razem, jak tylko powiedziałam mu, o co chodzi, on w tym momencie cała energia puszczała i momentalnie odchodziły ból. Więc to było takie ciekawe, że my możemy swoimi myślami wywołać różne rzeczy. Był u mnie jeden człowiek, który od niepamiętnych czasów miał chodzące bóle po ciele. I to było ciekawe, że nikt nie mógł tego zdiagnozować. Żadna nazwa medyczna nie pasowała do jego symptomów choroby. Okazało się, że w dniu ślubu jego teściowa zrobiła magię, czarną magię, żeby uzależnić go od jego żony. I mimo, że naprawdę tego związku praktycznie nie było, on ciągle do niej wracał i nie mógł jej opuścić. Ale jak powiedziałam mu o tym i zabrałam tą magię, zresetowałam to, to w tym momencie jego ciało rozluźniło się. Dzwonił do mnie po kilku tygodniach i mówił, że naprawdę jest o wiele, wiele lepiej. Potem jeszcze został inny problem, który też był związany z jego rozluźnieniem, ale to już dotyczyło jego. Więc tak naprawdę musimy bardzo uważać, co myślimy, co robimy w swoim życiu i starajmy się dbać o jakość swoich myśli, o jakość swoich emocji przede wszystkim, bo emocje, które zapisują się w naszej podświadomości, one są najważniejsze. To, że nie uwalniamy jakiejś energii, to, że nie jesteśmy szczerzy wobec siebie, to, że nie jesteśmy szczerzy wobec innych. I to jest naprawdę bardzo bolesne, bo to wszystko odbija się na naszym zdrowiu. Więc jeżeli chcemy poprawić coś w swoim życiu, obojętnie, czy to jest jakaś emocja, czy nasze problemy w pracy i tak dalej, to wszystko jest ważne, bo wtedy, bo jeśli tego nie będziemy robić, nie będziemy o to dbali, to po prostu będziemy cały czas wracali do tego samego punktu. Miałam ostatnio młodego chłopaka, taki przed 30, no młody, przed 30, który miał już myśli próby samobójcze, nie tylko myśli, który był naprawdę w głębokiej depresji, niespełna 30-latek depresyjny, co jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne, bo ludzie załamani życiem, zarabianiem, mają naprawdę dużo problemów. I ten niespełna 30-latek miał 3 życia z poprzednich wcieleń, które rzutowały na to, co się z nim działo.
pierwsze życie to było to, że on był marynarzem, który zawijał od portu do portu, nie miał żadnej rodziny, po prostu żył tak od wyjazdu, od wypłynięcia do wpłynięcia. Drugie życie to było to, że on pracował w Egipcie jako niewolnik i też jego życie było podporządkowane temu, że on nie miał właściwie celu życia. I trzecie jego życia to było to, że on był w rzymskiej armii i każdy jego następny dzień oscylował na tym, że albo przeżyje, albo nie. I to są te trzy życia, które rzutowały na tym, co się z nim w tej chwili działo. I te jego stany depresyjne powodowały, że on nie miał celu w życiu. Niespełna 30-latek bez celu życia. To jest takie, mówię, smutne. Stąd on w ogóle nie dbał o to, co będzie dalej i tak dalej. Jak oczyściłam to, to chłopak naprawdę zaczął się rozkręcać, zaczął kombinować, myślał o skończeniu studiów. Naprawdę zaczął po prostu żyć intensywnie i to było bardzo takie budujące. Rozmawiałam z nim później jeszcze jakiś czas po zabiegu i mówił, że naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku i nie ma tych destrukcyjnych myśli. To, co się dzieje z nami, to naprawdę trzeba być zgodnym ze sobą, bo generalnie nasz punkt oparcia jest zawsze tylko i wyłącznie w nas. Nie w kimś innym, kto pomaga. Na chwilę pomogę, ale to, co robię w ostatnim czasie, to, żeby pomóc ludziom zrozumieć siebie, żeby znaleźli się w centrum siebie. Tak jak ktoś, kto jest zdany na siebie i jest odpowiedzialny za siebie, ale jednocześnie liczy na siebie i wie, że na sobie zawsze może polegać. To jest najważniejsze. Nie to, że ktoś nam coś da albo pomoże. Sekundę, muszę ci przerwać. Przepraszam, że tak jest. Okej. Okay. Proszę Państwa, przepraszam, że tak przerywam. Znowu wracamy do tego. Tu za tym budynkiem została zablokowana blama. Starsza pani synu do kościoła wiezie, nie może wyjechać, ale to jest tak zablokowana, że nie można nawet tej bramki otworzyć na tyle. Naprawdę, parkujcie te samochody jakoś, bo ja już nie mam siły, żeby to mówić. To jest dla Was wszystko, ale tu mieszkają jeszcze ludzie. Ja muszę przerywać prelegencję. Wy macie też przerywane. Przyjeżdżacie tu, proszę tym Hyundaiem, co tam jest, odjechać, bo ta osoba nie może wyjechać, jak chce jechać do kościoła. My mamy swoją tu imprezę, ta pani też chce jechać do kościoła, także proszę ten samochód zabrać. Przepraszam cię. Okej, i wrócę do tematu. Wiele osób, które przychodzą do mnie, liczą na to, że ja mam taką cudowną różdżkę, że pstryknę palcami i całe życie się zmieni. Ja mówię, ja nie jestem jak Jezus, który uzdrawia wzrok, wkładając palce w oczy. Ja po prostu tylko staram się dać ludziom nauczyć wędkować. Nie, są przypadki, że daję ludziom rybę, ale potem uczę, jak wędkować, żeby zdobyć tą rybę. Więc to jest najważniejsze. Ostatnio zmieniłam trochę mój charakter pracy, czyli staram się więcej... Ustawiam się na szkolenia, na jakieś kursy i tak dalej, żeby po prostu nauczyć podstawowych rzeczy. Ale co jest bardzo ważne, to co zauważyłam w naszym życiu, to jest relaks. Relaks, na który my sobie nie pozwalamy. Nie pozwalamy na to, żeby rozluźnić swoje ciało, żeby rozluźnić swój umysł, żeby rozluźnić swoje emocje i nie przypinać się albo nie spinać się przy czymś, co naprawdę w tej chwili jest, wydawałoby się, najważniejsze. Ale za chwilę to po prostu minie. Jest takie powiedzenie i to minie i nie ma potrzeby zatrzymywania się. Na tym polega cały nasz wszechświat, że wszystko jest w ruchu. Jeżeli my to zrozumiemy, to my naprawdę robimy bardzo duży krok do przodu. Jeżeli my będziemy trzymać się kurczowo czegoś, jak z uporem maniaka, trzymać się jednej myśli, to my się zatruwamy, nie pozwalamy sobie na to, żeby tą myśl puścić dalej. Nasze życie to jest to, co jest w nas tu i teraz. Nie to, co było naszą przeszłością, a nie co będzie naszą przyszłością. Możemy robić plany, możemy marzenia mieć, ale nie tak, żeby kurczowo trzymać się jakiejś, nie wiem, po prostu myśli, która naprawdę nie pozwala nam zrobić kroku do przodu.
Zmieniajmy siebie. To jest najważniejsze w naszym życiu. Zmieniajmy siebie codziennie. Zauważajmy, co w naszym życiu zdarzyło się tego dnia, co jest jedyną rzeczą, której nigdy przedtem nie doświadczaliśmy. Dzisiaj miałam kilka doświadczeń takich, co mnie bardzo znowu wzbogaciło. Ja generalnie spełniam wszystkie swoje marzenia, a nawet dostaję zawsze więcej, niż się spodziewam, dlatego że mam otwarty umysł i nie zatrzymuję niczego w sobie, pozwalam na to, żeby coś przeszło, wyszło i znowu mam otwartą przestrzeń na to, żeby doświadczać. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli nie planujemy, jeżeli koncentrujemy się tylko na tym, żeby trzymać coś kurczowo przy sobie, albo koncentrujemy się na tej ścieżce materialnej, to naprawdę daleko nie zajdziemy. Do pewnego momentu tak, zrobimy, będziemy mieli dużo bogactwa fizycznego, ale jeżeli nie będziemy przy tym duchowi, to te bogactwo materialne na niewiele nam się zda. Mam tego wiele przykładów w swojej praktyce zawodowej, więc upominam ludzi, żeby naprawdę nie skupiali się na materii tak bardzo, jak to robią. Oczywiście są rzeczy, które trzeba materialnie załatwić, rachunki i tak dalej, ale jeżeli ktoś na przykład idzie do pracy i ma w głowie tylko, żeby ja idę po to, żeby zapłacić rachunki, to w ogóle bez sensu jest takie życie. To lepiej od razu wziąć sznurek i się powiesić, bo po co takie życie? To czy będziesz to robił teraz, czy za 10 lat i tylko z tą myślą, jeżeli tego się nie zmieni, to po prostu po co te 10 lat dodatkowe? To lepiej urodzić się na nowo i na nowo zacząć coś nowego robić. Jeśli chodzi w ogóle o moją pracę, to mam ten dar, że mogę zajrzeć w pole osoby i zobaczyć, co jest pierwotnym źródłem problemu. Jeżeli nawet ktoś mi mówi o 20 swoich chorobach, się w ogóle dziwię, że ludzie aż tyle hodują tego wszystkiego w sobie, no ale to jest po prostu takie życie. Więc jeżeli nawet ktoś występuje i mówi, że ma tam, 10-20 chorób, więc ja znajduję jedną informację, która jest zapisana we wszechświecie, która jest wspólnym mianownikiem tego wszystkiego. I po usunięciu tego, to tak jak w fizyce kwantowej, momentalnie czyści się cały program. Cały program, czyli od początku do tego momentu, w którym pracuję. Wtedy jest czysty umysł, czysta informacja i można znowu zacząć coś od nowa. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o na przykład nałogi, które też w wyniku naszej stresującej pracy, życia i tak dalej, są często, dopadają ludzi po to, żeby się zrelaksować. To nie ta forma relaksu. Natomiast ostatnio miałam człowieka, którego żona dzwoniła, on też zresztą później rozmawiał ze mną, bo nie pracuję nigdy za plecami innych. To jest moja zasada. I żeby nawet, nie wiem, kto próbował mnie tam wkręcić w jakieś informacje albo w jakieś schematy, nie daje się i wiem, że czasami ktoś inne pytanie zadaje odnośnie tego tematu. Ja mówię, nie, znowu robisz to samo. Nie, także jestem bardzo uważna. Tym bardziej, że jak rozmawiam z klientem, to ja słyszę, co on myśli, więc łatwo mi znaleźć wspólny język, czy to jest kilkulatek, czy kilkunastolatek, czy osoba dorosła. Więc to mi daje taką moc, że mogę pomóc osobom i one nie wkręcą mnie w jakieś takie fałszywki, że próbują mnie urobić, albo ktoś mówi, ja zapłacę, a ja mówię, nie, najpierw ja wykonam swoją pracę, a dopiero potem zapłacisz mi, jeśli ja będę wiedziała, że ty naprawdę cokolwiek zrobisz. A czasami do ludzi mówię, że nie, to nie jest ten poziom i nie będę z tobą pracować, bo ja wiem, że ty nic nie zrobisz. To jest tylko wyciąganie na przykład pieniędzy z kieszeni męża, żeby go ukarać, bo ktoś ma jakieś problemy i nic z tym nie robi, ale żeby ukarać męża, że jest taki, jaki jest, no to wtedy wyciąga się z jego portfela pieniądze na kolejne zabiegi. Generalnie, jeżeli robię jakieś zabiegi w swojej pracy, to jest tak, że skupiam się na konkretnym problemie, nie daję się rozpraszać, nie przerywam, nie pozwalam na to, żeby ktoś zawładnął moją energią. To jest wypracowane przez wiele lat mojej pracy i
nie pozwalam się zagadać albo nie pozwalam się manipulować w jakieś inne sensacje typu aha, bo córka ma problemy, a bo wnuczka ma problemy. Nie. Dotyczy to, jeżeli rozmawiam z osobą, to rozmawiam z tą osobą o konkretnym problemie. Jeśli chodzi o tą właśnie, o tą książkę, o której mówiłam, Mistrz i Uczeń, tam są bardzo fajne rzeczy. To jest stara książka, kupiłam ją z molem książkowym, autentycznym molem książkowym, którego musiałam zdrapać. Już tak długo leżała, ale książka bardzo wartościowa. Więc ona właśnie mówiła o tym, o tych właśnie uzależnieniach, że jeżeli, jeszcze raz powiem to, że jeżeli ktoś zaczyna wkręcać się i mówi, o, ty dla mnie jesteś guru i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego guru, bo guru to my jesteśmy sami dla siebie. My możemy tylko skorzystać z podpowiedzi osób, które chcą nam pomóc, ale one same muszą być zrównoważone. Jeżeli widzę, że czasami pytają mnie o innych terapeutów, jakieś inne osoby, więc nie chodzi o to, żeby wydać opinię, bo nie oceniam i nie krytykuję, tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które dotyczą tej osoby, która ślepo zaufa, nie mając świadomości tego, że jest wkręcona w jakiś protokół, działań, to nie jest dobre dla nas. Bo wtedy nie jesteśmy sobą. Zawsze starajmy się odnaleźć siebie w tym wszystkim, czyli nie ślepo wierzyć, tylko odnaleźć siebie we wszystkim, co robimy. Nie tak, żeby pozwolić się zmanipulować, bo to bardzo łatwo, tak, wkręcić kogoś w jakieś informacje. Jeśli chodzi o na przykład, bo generalnie ja się najbardziej mnie kręci to, jak pracuję z osobami, które mają problemy zdrowotne. Bo dla mnie to jest najważniejsze, bo jak jesteśmy zdrowi, to wszystko cieszy. Jeżeli dopadają nas jakieś choroby, to niestety, ale to jest no, niekoniecznie dla nas dobre, ale to jest tylko informacja, tak jak mówiłam o tym guzie tarczycy. Jeszcze jedna sprawa, która dotyczy naszego myślenia, to to, że my sami możemy siebie zablokować, jak to się mówi, zauroczyć albo zaczarować, czy rozczarować siebie, czymś, co spotkało nas w dzieciństwie i dla mnie znaczenie mają, bardzo duże znaczenie mają słowa, które mi się pokazują. Bo jako jasnowidz ja widzę na przykład obrazy słowa i to powoduje, że ja umiem to zinterpretować. I na przykład słowo rozczarowanie jest słowem, które u każdego będzie znaczyło zupełnie coś innego. Ostatnio byłam z grupą przyjaciół i robiłam taką terapię, może taką rozmowę, że pokazał mi się pociąg i że kiedyś, jak jechałam do swojej pierwszej pracy, wsiadłam w pociąg i dosłownie na ostatnim przystanku, w którym można było się przesiąść, konduktor przyszedł, dopiero wtedy jechałam 500 kilometrów. Przystanek przed przesiadką powiedział mi, że jadę niewłaściwym pociągiem. Ale wsiadłam w Warszawie, dwa pociągi obok siebie, 3 minuty różnicy, Kołobrzeg, Koszalin, co za różnica. Więc wsiadłam nie w ten pociąg i zrobiłam taką sesję dla swoich przyjaciół, w których powiedziałam, co dla każdego z nas znaczy jazda pociągiem. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo każdy z nas miał jakby inne podłoże tego, jak jechać pociągiem, do jakiego pociągu wsiąść, co się w naszym życiu dzieje, że my jedziemy w tej sytuacji, a nie w innej. To było naprawdę bardzo fascynujące. Powiem wam, warto pogłębiać swoją wiedzę, ale też rozszerzać swoje możliwości. Dzisiaj miałam bardzo ciekawe doświadczenie, że szłam z koleżanką, ona była bez butów, a żeśmy szły po kamieniach. Ja mówię, to weź moje buty, dajcie swoje buty. I ona mentalnie weszła w moje buty i mówi, zero ucisku na stopy. Tak jakby szła w moich butach, chociaż ja szłam fizycznie w swoich butach, a ona obok mnie szła bez butów, ale nie czuła tego ucisku. To są doświadczenia, które spotykają mnie codziennie, które naprawdę mam, to się mówi, na bieżąco. Ja jestem osobą bardzo spostrzegawczą. Byłam ostatnio na warsztatach szamańskich, czyli ciągle pogłębiam swoją wiedzę. Teraz też wybieram się na kolejne warsztaty, gdzieś tam Bory Tucholskie, żeby nauczyć się to, co mnie zawsze interesowało, medycyna chińska i tak dalej. I
Będąc na tych warsztatach, poznałam swoje zwierzęta mocy i to naprawdę było bardzo adekwatne do tego, do czego doszłam, kim jestem. Te zwierzęta pokazały mi o tym, że ja jestem bardzo wytrwała i one mi w tym pomagają, że ja jestem spokojną osobą, jestem osobą, która ma bardzo szeroki kąt widzenia i jestem osobą, która jest wolna. To jest mustang, żółw galapagoski, to jest wielbłąd dwugarbny i kondor. To są cztery zwierzęta, które pomagają mi w sytuacjach, w których muszę zabezpieczyć się, na przykład jak robię egzorcyzmy. One mi pomagają w sytuacji, w której jestem w dużej grupie ludzi, w której lepiej być bezpiecznym, a nie naprzyciągać sobie nie wiadomo czego. Także to było bardzo ciekawe. Te warsztaty bardzo pomogły mi w tym, że odkryłam jakby swoje nowe ja. Do tej pory nie zastanawiałam się, a tam zwierzęta, drzewa, jakieś tam rośliny i tak dalej. Nie przywiązywałam do tego uwagi. Ale to mi naprawdę bardzo dużo dało do myślenia. I takie właśnie zdarzenia, takie sytuacje, w których my możemy coś nowego odkryć w sobie, a to powinniśmy robić każdego dnia. Bądźcie uważni na wszystkie symbole, które was spotykają, na wszystkie zdarzenia, które są na tu i teraz. Bo generalnie tyle się mówi o tym, żeby być tu i teraz, ale te tu i teraz jest różnie rozumiane przez ludzi. Jeśli chodzi o tu i teraz, to jeżeli jesteśmy uważni na to wszystko, co dzieje się dookoła nas, to naprawdę mamy potencjał do tego, żeby rozwijać swoją kwantową wyobraźnię i iść do przodu. Ktoś ma jakieś pytania? Jest cisza. I to mi się podoba. Dziękuję za uwagę. Myślę, że skorzystacie z moich informacji.